Od piątku do piątku, Ryszard Bańka, dobry wieczór. Wydarzenia mijających dni wraz ze mną komentować będą Rajmund Wełnic, głos koszaliński, Maciej Gaca, bez flamastrów, ale z kawą i to telewizyjną, czyli w telewizji się poprawiła, Roman Wójcik, Telewizja Zachód. A tak jak mówiłem, zaczynamy od brudnej kampanii wyborczej, która już na dobre się rozpoczęła. Pojawiły się banery, pojawiły się plansze. Co na ten temat myślicie? Czy to jeszcze formalnie kampania wyborcza nie jest, bo takową można rozpocząć w momencie ogłoszenia terminu wyborów przez premiera i tam uruchamiane wtedy są odpowiednie, ale to są odliczając wstecznie. Elementy to znaczy kampanii. Chodzi mi o to, nie, bo na przykład kampania wyborcza taka no już ukierunkowana na promowanie konkretnych ugrupowań czy też kandydatów wręcz, jeszcze nie wiadomo za bardzo do czego, no jednak jest ograniczona czasowo. To nie jest tak, że ten wymóg, prawda, że kampania wyborcza zaczyna się wtedy, a nie w innym miejscu, tak, ale wszystkie... to wynika z tego, że trzeba te wydatki rozliczyć. Tak? Komitet wyborczy musi je rozliczyć, są limity, trzeba wskazać źródła finansowania. To wszystko jest w teorii bardzo fajnie, ale w praktyce, jak praktyka pokazuje, to już niektóre elementy kampanijne u nas na dobre zagłosiły. Nie, generalnie kampania wyborcza to trwa na drugi dzień po ogłoszeniu wyników wyborów, to wiadomo i to mnie specjalnie nie dziwi. Ja też nie uważam, żeby słowo brudne, akurat brudna kampania pasowała do tego, co się w Szczecinie akurat dzieje w tej chwili. Ja nie mówię, że brudna, ja mówię, że rozpoczęła się. Ale powiedziałem brudna. Powiedziałem brudna. Mówiłeś. Ja uważam, że to jest polityka, to, no dobrze, to polega na atakowaniu rywala. W Ameryce nie takie chwyty są dozwolone i nie tylko. W większości demokracji tych takich zakorzenionych, zachodnich, do których się lubimy odwoływać. Ale zauważyliśmy dwa takie elementy tej kampanijne, można powiedzieć. Pierwszy element to są te plansze, te banery, plansze, o których właśnie wspomniałeś, że się atakuje mocno i tak samo tutaj opozycja pyta burmistrza, zadaje pytania na banerach. Ja myślę, że burmistrz sam wywołał ten sposób właśnie zadawania pytań, bo w czasie ostatniej sesji wyraźnie zarzucił radnej Pawłowi, że zadaje za dużo pytań. No to więc Razem dla Szczecinka opozycja zaczęła pytać w formie baneru, już nie absorbując urzędników, tylko rzucając pytania w przestrzeń publiczną. No, tak. Trzeba powiedzieć, że pan burmistrz na jednej sesji wyraźnie zasygnalizował opozycji, że zaprasza ich do wyborów i on ogłasza, że startować będzie. Przy okazji radny Drewnowski na powiedział, następnej, że nie będzie bodajże i sesji stwierdził, no, wcześniej już mówił, że on już jest tak umordowany przebiegami tych sesji, że on na pewno już nie wystartuje. No tak, rzućmy okiem na te pytania, które są na tym banerze i na tych planszach. Właśnie, chodzi o ten baner na Koszalińskiej. Na Koszalińskiej i na trasie Polnej. Pojawił się przy ulicy Polnej, podobno ma tych banerów być więcej. No najbardziej takie rzucające się w oczy, nie wiem, przemawiające pewnie do wyobraźni, to jest wzrost zadłużenia miasta o 2000 ileś tam procent, już nie pamiętam dokładnie. A właśnie, to mi nie przemawia w ogóle do wyobraźni. Bardziej w stosunku, wskaźniki wzrostu tych usług właśnie komunalnych. Ale to przemawia tą skalą wzrostu zadłużenia. To jest tak duża liczba, że aż zastanawia. No i można zadać sobie pytanie, czy to jest możliwe, aby miasto tak się zadłużyło. No, chyba, no, możliwe. No chyba tak jest, jeżeli taka liczba została umieszczona na tym banerze. Tak, ja tam nie liczyłem dokładnie. Ale spójrzmy na te wartości bezwzględne, to tam jeszcze do tego progu zadłużeniowego nam trochę brakuje. No znaczy, tak. Kiedyś nawet rozmawialiśmy, że te wskaźniki zadłużenia, czy też kwoty, na które miasto jest zadłużone, to zupełnie przeciętnemu mieszkańcowi nic nie mówią i dla niego to jest czysta abstrakcja. I słusznie. Bardziej do wyobraźni przemawiają właśnie takie wskaźniki, o ile wzrósł czynsz, o ile podrożała woda, śmieci. No ale tam też tego, są takie. Ja mówię, to jest oczywiście przekaz propagandowy, ale który ma nieść, on niesie zasadniczo, trudno zakwestionować Rajmund, te cyfry. Ale nie mów, że nie oceniaj tak mieszkańców, że do nich tam nic nie przemawia. Przecież to są normalnie myślący ludzie i chyba do nich tam przemawia. Ale do mnie przemawia to, że muszę za wodę zapłacić 150% więcej niż kilka lat temu. Ale tam są też... Niż to, że na Urzędzie Miasta wisi, nie wiem, 50 milionów
zadłużenia. No, jakie to ma przełożenie na moje życie? Ja mówię, że to najbardziej przemawia do wyobraźni, ta duża liczba. No, to jest ta cifra, 2000 ileś tam procent wzrost zadłużenia. No, to jest szokujące. No, jeżeli ktoś tam się zastanowi, pomyśli, czy to jest możliwe. No, nie wiem, może zacznie liczyć. No, i to jest zastanawiające. Burmistrz Jerzy Hardy Douglas miał się odnieść do tego, no i odniósł się w programie samorządowym właśnie do treści zawartej na tym banerze. No tak naprawdę za dużo nie powiedział. Powiedział, że opozycja, konkretnie Terra, to się na niczym nie zna, że poprzedni burmistrz, a więc świętej pamięci pan Goliński i pan Matuszak, nie mieli tego zadłużenia, miasto nie było wtedy zadłużone, bo nic nie robili, a mieli przecież ogromne środki, pojawiły się, stwierdził, ogromne środki, których w ogóle nie wykorzystali. Ja tak się zastanawiam, kiedy te środki wtedy się pojawiły. No, prawdę mówiąc, rzeczywiście z takich źródeł unijnych ale poprzedni burmistrz korzystać na taką skalę nie mógł. No to co, no, bo to nie jest było prawda. Tego. No, nie było to tego. Także tak, to jest taki, uważam, populizm, no ale no, rzuci się. Ale jak, rzuci wiesz, się jeżeli już termin. Mamy tak rozmawiać, to pamiętacie, że ostatnim takim rzutem na taśmę jedną z ostatnich decyzji burmistrza Golińskiego świętej pamięci było wejście Szczecinka do tego projektu Parsenta, czyli modernizacja wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków i tak dalej. Co nam się to odbija do dzisiaj czkawką, tak? Bo to okazał się projekt przewymiarowany, kosztowny. Bo już kiedyś przywoływaliśmy przykład PWiK, które mimo, że dostało gigantyczną dotację, to na ten udział swój własny, tak jak miasto zresztą poniekąd te zadłużenie wygenerowało, zaciągając kredyty, żeby finansować inwestycje, do których Unia się dokładała. Tak samo na przykład wodociągi są zadłużone na ponad 100 milionów. Przy zadłużeniu całego miasta rzędu 50 milionów, no to nie jest szokująca kwota, tak? Miasto ma 115 milionów rocznych przychodów, PWiK ma około 20 paru, tak? I to cały powiat mówimy tutaj. I będzie spłacać te długi do 2034 roku. Nie wiem, czy ja dożyję tego. Dlatego takie szermowanie. Ja rozumiem, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Tutaj się rzuca pewne kwoty. Zresztą burmistrz w swojej zwycięskiej pierwszej kampanii wyborczej też, że tak powiem, grał mocno, tak? Pamiętamy, jak pan Jacek Piotrowski za nagrody wypłacone urzędnikom dostał, prawda, po grzbiecie. Także to jest kampania wyborcza, to jest polityka. Mnie tutaj naprawdę nic nie dziwi. Ale chciałem wrócić do tych banerów, o których któryś wspomniał. One formalnie kampanią wyborczą nie są. Mówimy o tych banerach porozumienia samorządowego zapraszających na turniej charytatywny. Dla Nikoli, tak? Dla Nikoli. Formalnie nie są, tak? Chociaż głowę daje sobie uczynić, że każdy z was, jak jego zobaczył na pierwszy rzut oka i na drugi zresztą też, to był przekonany, że to są plakaty promujące kandydatów. Kandydatów, tak. No bo... I tak samo odbierają to mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, bo jeszcze jest jeden aspekt tego. Osoba, która widnieje na tym plakacie, to nie jest Nikola. Jej fotografii tam nie ma. I o tym, że turniej charytatywny jest właśnie dla Nikoli, to jest napisane drobnym druczkiem. Natomiast... No może nie takim drobnym, ale rzeczywiście nie rzucającym się w oczy. I dlatego właśnie każdy zwraca uwagę na logo, które jest bardzo mocne, i jak również na twarz kandydata i tak dalej. Też uważam, że to jest takie troszeczkę... Ale ta sprawa kampanii wyborczej, to ona została w jakiś sposób, nie wiem, sprowokowana przez burmistrza. No, pan burmistrz powiedział, że to się zaczęła się... Że wystartuje wybory. Że kampania ją wtedy, tak. Powiedział, że wystartuje w wyborach. No ale Roman, nie ma złudzenia chyba, że kampania to się zaczyna na te 2-3 miesiące przed. Ale tak wyborami. Jakbyśmy tu Amerykę odkryli, że pojawiły się jakieś banery i zaczęła się kampania wyborcza. No bo jednak to jest jakiś taki... To jest odnośnie początek. Odnośnie tych banerów, to mogę dwa słowa, bo tak słucham. Więc tak, z tego co ja pamiętam, to... Bo tu jest takie hasło... Panie burmistrzu, nie tak miało być, tak? Czy tak miało być? Jak? Czy tak miało być? Czy tak miało być? Ale z tego, co ja pamiętam, to w swoim programie wyborczym burmistrz nie mówił, że zadłużenie wzrośnie, że opłaty za wodę i za inne rzeczy wzrosną. Tak to powie. W związku z powyższym tak nie bardzo rozumiem, dlaczego wspólnota właśnie z tego go rozlicza, bo burmistrz składał
mi się wydaje, wiele poważniejszych. No tak. No, pan burmistrz tak nazwał to... Obietnic wyborczych, tak? I jedną z najpoważniejszych były inwestycje. W zasadzie można było odnieść wtedy wrażenie, że 2-3 dni po wyborach zjawią się inwestorzy i to poważni, bo no, z tego co pamiętam, a pamięć mam nielichą, więc to tak miało wyglądać. I powiem tak, no... Ja nie wiem, czy wspólnota lepiej by nie zrobiła, gdyby, jak już zaczęła wypominać burmistrzowi, gdyby jemu to wypomniała, bo powiem spokojnie, tak, no... Proszę podpowiadać, oni pewno tam szukają takich podpowiedzi. Tak, no to jak nas oglądają, to już wiedzą, ale, bo powiem tak, te cyfry, które są na tym banerze, który wywiesza wspólnota, to powiem tak, no ilu ludzi interesuje się tym? Jak dostaje rachunek za wodę, tak. Czy za ścieki, prawda, to się interesuje. To się interesuje. To zadam inne pytanie. Ilu ludzi wierzy w to, że jeżeli zmieni się burmistrz i zmieni się rada, to te opłaty zmalają? Paradoksalnie mówię, w ten projekt Parsenta, którego konsekwencją są te podwyżki wody i ścieków, prawda, no... Można powiedzieć, że to jest spuścizna po poprzedniej ekipie. No. Ale tak, też bym do nikogo nie miał, słuchajcie, pretensji, bo nie takie rzeczy w tym kraju były nietrafione. Przecież tak na dobrą sprawę to my bardzo wielu rzeczy dopiero się uczymy, prawda? Ja jeszcze chciałem na jedną rzecz zwrócić, bo tutaj mówiliśmy, że to wspólnota wywiesiła, to nie do końca. Nie, właśnie, bo nie zwróciliśmy uwagi na to, że się pojawiła... Może już teraz tak bardziej formalny sposób, tak, takie koalicja, ugrupowanie. A to przepraszam, wspólnotę. Razem dla Szczecinka, która powiedzmy poza lewicą przygarnęła całą tą rozproszoną opozycję. I ważny fakt, to co powiedział Roman Matuszak dla Głosu, oni chcą wystartować pod tym szyldem PiS, Terra, wspólnota, ta partia Korwin-Mikkego. Nowa prawica. Nie wiem, kto tam jeszcze się, że tak powiem, znajdzie w ramach tego ugrupowania i wystawić jednego kandydata na burmistrza. Powiem szczerze, że nie wiem, czy na przykład PiS będzie mógł startować, czy takie nie będą odgórne dyrektywy na przykład, że PiS jednak będzie musiał startować pod swoim szyldem, żeby promować swoją partię w wyborach samorządowych, mając na uwadze, prawda, bo następny zaczyna się ten maraton wyborczy od przyszłego roku. Bo przecież na przykład wspólnota obecna w Radzie Miasta to wcale przecież nie startowała pod takim szyldem w wyborach, tylko startowała jako PiS. Jako PiS. I jako Terra, tak? Połączyli się dopiero po wyborach. Także nie wiem, czy akurat ta koalicja w takim składzie, ale ważny fakt, że chcą wystawić się. Że pojawia się nowe ugrupowanie. A może jakieś prywatne osoby się zjawią. A ja jeszcze jedno zdanie na temat projektu Parsenta. Musimy pamiętać o jednym, że wtedy, kiedy rozstrzygane były przetargi, to nie był rynek inwestora. To był rynek wykonawcy i to wtedy wykonawca dyktował ceny, a inwestor musiał tulić uszy. No możemy to włos na czworo dzielić i ale, prawda, to, także tu, dlaczego tu, tak drogo wyszło. Tu nie do końca po ale prostu. Ale mówiliśmy o kampanii wyborczej, a telewidzowie, którzy nas oglądają, mogą odnieść wrażenie, cofnęliśmy się ileś tam lat temu, no że to co było... No bo ten ładny też się cofa do początków rządu. Ale powiedziałem, że... Nie, ale rozmawialiśmy tydzień temu. Pan burmistrz powiedział, że dlatego miasto nie było zadłużone, że nic nie robiono. Po prostu, że poprzedni burmistrz, między innymi wiceburmistrz Matuszek, no to jest totalna nieprawda, ale mieszkańcom Szczecinka zostało w jakiś sposób to tak wmówione, zakodowane. Wielu ludzi tak twierdzi, że wtedy nic się nie robiło. Ale żeby być... Burmistrz rządzi dwie pełne kadencje, tak? Wiem, ale żeby być sprawiedliwym, to przecież należy przypominać, co wtedy zrobiono, bo to jest nieuczciwe wobec burmistrza Golińskiego świętej pamięci. To, czym się chwalimy, basen, pan burmistrz też się tym chwali, stadion, hala na Wiatracznej, następna hala na ulicy Jasnej, następna hala przy ulicy Wiatracznej, już był projekt, to było gotowe. Czy Jasna powstała? Tak. Otwierał jeszcze pan burmistrz Goliński. Projekt na Wiatracznej już był zrobiony, to była identyczna hala, ta inwestycja byłaby realizowana. Osiedle tutaj tak zwane generalskie,
Również, tam były pewnie błędy na pewno, ale to było już w projekcie, to było zaklepane, to byłoby zrobione. Wiele inwestycji, których tak naprawdę mieszkańcy nie widzieli, bo to wykonywane były pod ziemią. Tak. Ale przy tego, kanalizacji. Ja o tym nikt, o tym nikt nie mówi i mówi się, że tam a może oczywiście chwili, jeszcze inne inwestycje, o których tam długo trzeba było mówić. Ale może że w tej chwili ogląda nas opozycja szczecinecka i czynią Romanie notatki. Nie, no oczywiście. Notatki będą mieli program. Dobra, a teraz zmieniamy temat. Już wkrótce zmieni się oblicze, naprawdę oblicze kompleksu, który umownie nazywamy szczecineckim zamkiem. Rozstrzygnięto w zasadzie już ostatnie przetargi dotyczące tego kompleksu. No tak, chodzi o Lasy Państwowe, tak? Lasy Państwowe i ŚLOT. No to o tej drugiej inwestycji to szeroko mówiliśmy, prawda, że to będzie ta kompletna przebudowa tej przystani. Tak? Nowością jest to, że to rzeczywiście co Lasy Państwowe zamierzają zrobić. A jaki ŚLOT? Przywrócić pierwotnym, no nie wiem czy pierwotny, ale zbliżony do tego pierwotnego wyglądu. Mówimy o tych dwóch budyneczkach, które są tutaj na rogu. Takie parterowe, no nie parterowe, takie piętrowe, takie płaski dach, które tam po prostu tam jest sala konferencyjna. Zupełnie nie pasują do czyli zostaną podrasowane. Trochę podrasowane będzie dach spadzisty. No bo nie pasuje tak. Przed wojną, na przedwojennych zdjęciach, na przedwojennych pocztówkach, tam jest dach spadzisty na tym budyneczku. No tak, no. I ten budyneczek trochę inaczej wyglądał. No na pewno będzie to korzystniejsze otoczenie, jak to zostanie zrobione, będzie to korzystniej wpływało na wygląd zamku. Całego kompleksu. Czyli zamku będzie to, bardzo czy to będzie wykonane tak, jak zamek i ta część pozostała? Kolorystyka chyba pozostanie ale na pewno różna, tak? Kolorystycznie będzie to no też być może coś tam się podrasowane. Ty będzie dobrze wyglądało. Wspomniałeś o ŚLOT-cie. No i również przystań, no i również tam przystań rozstrzygnięta, na przebudowę ŚLOT-u rozstrzygnięto przetarg. To nie jest ŚLOT. No, tak się w skrócie tak się mówi. W skrócie mówi. No, mówi się przystań. Tak, przystań. Tak. Przetarg rozpisał starostwo. Starostwo, no bo starostwo jest właścicielem tych obiektów tam znajdujących się. Nie wiadomo, czy tam będzie ŚLOT w tym miejscu. No, zostanie wybudowane Centrum Edukacji Ekologicznej, a co później? Ja myślę, że pewno jakby tak wyglądana przez Romana opozycja przejęła władzę, to pierwszą decyzją było pewne rozgonienie ŚLOT-u. Nie, ja nie wiem. I pewno by nie była to wtedy przystań ŚLOT-u. Prezes Misz tak w naszej telewizji powiedział, że oni tam wrócą po 2015 roku. Mówił to tak z przekonaniem. Ja się zastanawiam, czy no być może będzie przetarg jakiś rozpisany na zarządzanie tym centrum. Podobnie też wypowiadał się starosta, że ŚLOT tam powróci, a przynajmniej Akademia Nautika tam powróci. No, ciekawe, czy tam na tą przystań, że funkcje żeglarskie tam będą zachowane. Czy będzie tam miejsce właśnie, tam nie ma przewidzianego miejsca chyba na warsztat jakiś szkutniczy, na mało miejsca będzie w tym hangarze. No nie wiem, no poczekamy, zobaczymy. No. Nie, projekt jest ładny, bo i warto podkreślić, że to rzeczywiście w ciągu... Roman, muszę wrócić do tego, co poprzednio mówiłeś, że burmistrz Goliński robił inwestycje. No bo robił, oczywiście, że robił, tak? Ale spójrzmy, jaka jest intensywność tych inwestycji. Burmistrz rządził 16-15 lat, tak, Szczecinkiem. Ja wiem, że były trudne czasy po komunie, nie było tych funduszy zewnętrznych, trzeba tu było ścibolić, prawda, gdzieś ktoś dostał tam parę złotych skądś z rządu, z totalizatora, to było wielkie halo, prawda. Teraz zupełnie inne możliwości są, ale spójrzmy, w samym tym kwadracie zamkowym, ile się w ciągu dosłownie ostatnich 2-3 lat wydarzyło, tak? Jaka jest skala tych inwestycji? Zamek, tak? Ruina praktycznie, odrestaurowany, piękna budowla. Leśnicy swoją część wyremontowali też troszeczkę wcześniej. Teraz będzie dokończenie tych przybudówek. No i teraz ta przystań nad jeziorem, ŚLOT-u czy nie ŚLOT-u, ona zostanie, będzie cieszyła ludzi, oko, wodniaków. Myślę, że oni tam swoje miejsce znajdą. Także rzeczywiście, no i to pamiętajmy, że na przykład starostwo do tej inwestycji niedużo dokłada, właśnie korzystając z różnych rodzajów dotacji. Także fajnie, ja się cieszę, ale, że... No ale jakie firmy to ale co, będą co jeszcze? No niestety firmy zewnętrzne. Firmy? Nie, ale co jeszcze, bo mówię, że dużo się zrobiło. Co jeszcze? Nie, ja mówię, dałem ten wycinek akurat. No, jeżeli chcesz tak mówić, no to w samym parku zobacz, ile inwestycji powstało. No wystarczy popatrzeć powstało, na nasze ulice. Na wierzchnię ulic, ile jest zrobionych.
Kiedyś tam pamiętam, kiedyś ratusz sumował ile wyniosły inwestycje tam w jakimś poprzednim okresie. To wyszło jakieś tam, nie chcę strzelać, jakieś duże kwoty, ale tu nie chodzi, żeby epatować kwotami, bo to nie, mieliśmy rozmawiać o dokończeniu tego zamkowego kompleksu. Ja pamiętam, jak jeszcze zanim tam się remont zaczął, tej zabytkowej części, jakie to było odpychające miejsce. To było siermiężne, takie odpychające. Tam po prostu, już pomijam, że ta ruina tam się wywaliła, ale tam się nic nie działo po prostu. Tam pies z kulawą nogą nie zajrzał, a jak ktoś zajrzał to tam na te dawne kempingi, to tam psa wyprowadził, że tak powiem, żeby siku zrobił. Ale to był prywatny teren. No mimo, że był prywatny i wcześniej jak był miejski, to też tam niewiele to lepiej wyglądało. Słuchajcie. A w tej chwili to miejsce, tak jak ja chciałem, żeby tętniło życie, prawda, żeby tam... Tam praktycznie codziennie coś się dzieje na tym zamku i dobrze. Szkoda, że tam są te dwa biurowce, bo one jednak trochę będą tak trochę wygaszać, że tak powiem, tak aktywność tego miejsca, no bo one u 15 wszyscy tam do widzenia, nic się nie dzieje. Mnie się jeszcze marzy, żeby ożywić dziedziniec zamkowy. To ważną częścią tego ma być ta przystań. No ja myślę, że ona będzie nie tylko dla wodniaków, no, że tam będą i te zajęcia pozalekcyjne tej akademii, prawda, no, ale cokolwiek z wodą związane. No i miejmy nadzieję, że tak będzie. Jest kasa na szczecinecki szpital. Minister finansów otworzył swoją sakiewkę i po prostu podrzuca 2,5 miliona złotych na wyposażenie nowego skrzydła. No to dobrze, że szpital zostanie dokończony, ten nowy ten oddział, który tam powstaje, ten z tym lądowiskiem dla helikoptera. No na pewno, jeżeli będzie to nowoczesne, zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenia, nowoczesny sprzęt, na pewno leczenie będzie się odbywało w lepszych warunkach. No i tak powinno być. No, chwała samorządowcom, dwóm samorządom, które aktualnie prowadzą ten szpital, więc spółka Szpital Szczecinecki, Starostwo Powiatowe i Miasto Szczecinek. Ale mnie troszeczkę zdziwiła wypowiedź pana burmistrza. A mnie nie zdziwiła. Nie. Znaczy, nie zdziwiła mnie. Zdziwienie Romana. Nie, mnie zdziwiła ostatnio wypowiedź pana burmistrza, który w programie samorządowym mówił o tych 2,5 milionie złotych, ale nie za szeroko poruszył temat tam wyposażenia szpitala, głównie zajął się tym, że to, że te 2,5 miliona zostało załatwione w jakiś sposób, to nie jest zasługa starostwa, ale pana burmistrza. Jeszcze podkreślił pana senatora Ziętarskiego. Ja nie wiem, jak tam było, ale ja nie wiem, po co są takie zaczęliśmy od kampanii. Takie wojny. No właśnie. Zdajesz dzisiaj i pan, jakieś... Pan burmistrz tłumaczył, że starostwo, pani chyba, rzecznik starostwa za szybko wrzuciła tam na stronę starostwa informację, że to pan starosta załatwił, a to nie załatwił pan starosta, ale pan burmistrz. Nie wiem, jak tam było, no ale faktycznie, jeżeli mówisz, że to kampania wyborcza, to chyba tak musi być. No, pan burmistrz... To jest trzeci punkt naszej rozmowy i ja w ogóle odnoszę wrażenie, że to nie jest wybory od piątku... Za tydzień. To nie jest od piątku do piątku, tylko to jest już jakaś poważna audycja wyborcza. No duże kwoty, to no, miliony fruwają w lewo. Słuchajcie, jakbyśmy nie patrzyli, to cały czas mówimy o tym, co przez ostatnie lata zostało zrobione i mówimy o tych pozytywnych rzeczach, bo mówiliśmy o parku, mówiliśmy o zamku, mówimy teraz o szpitalu. Tu chciałem bardzo, Roman, ci podziękować, że pochwaliłeś dwa samorządy i że ja swego ciężko czasu... Ciężko mu to przeszło przez gardło. Też swoim głosem mogłem przegłosować powstanie tego szpitala. Szpital to jest bardzo poważna sprawa. Słuchajcie, ja już jestem w tym wieku, że i tu mnie boli, i tam mnie żga, a ostatnio kiepsko też się czułem, więc mi jak najbardziej zależy na tym, żeby ten szpital był tak super wyposażony, że w razie czego oprócz szklanki wody mogli mi udzielić jakiejś pomocy. Cieszę się, że ląduje helikopter, w razie czego jakbym był trudniejszym przypadkiem, to
będą mogli mnie odtransportować. Ale chciałem odebrać też pierwszeństwo głosu w narzekaniu Romanowi. Czy mogę? Proszę. No, bo no, śmieszna rzecz, ale według mnie istotna. Bo tyle milionów już wchłonął szpital i wyobraźcie sobie, że cały czas w szpitalu nie ma pieniędzy na jedną, no ewentualnie dwie wywieszki. Otóż w Piwnicach istnieje pracownia rentgenowska, gdzie jest uprzejmie, od razu mówię, żadna krytyka pracowni, jest uprzejmie, kompetentnie, szybko, tylko jest dwoje drzwi. A przed tymi drzwiami są dwa rządki krzesełek, gdzie siedzą ludzie. I teraz przychodzi pacjent ze skierowaniem na zdjęcie RTG i bidulek stoi przed tymi drzwiami i teraz nie wie, co się dzieje. Czy on ma zapukać i wejść? Boi się, bo jak tam będzie ktoś, to go wyproszą. Nie, ale tam jest taka groźny znak wisi na to. Promieniowanie przecież. No tak, ale wystarczyłoby wywieszkę, że proszę czekać, jesteśmy wzywani, prawda? I co gorsza, nie wiadomo pod którymi drzwiami trzeba się ustawić. Więc za każdym razem nowy kto przychodzi do tej kolejki, jeżeli jest kolejka, bo jak nie ma, to już jest w ogóle kiepsko. A wystarczyłyby dwie wywieszki. Ja apeluję o to, żeby w ramach tych pieniędzy, żeby znalazły się pieniądze na te dwie. A zwróćcie uwagę, że te wszystkie projekty, te inwestycje, które są dofinansowywane z różnych źródeł, to bardzo dbają o to, żeby przy nich właśnie się znalazła wywieszka, kto dołożył się, tak, prawda, do inwestycji. Także można je zadbać o tabliczkę przy pracowni rentgenowskiej. Ale ja inna rzecz, że zabłądzić w szpitalu naprawdę jest trudno, bo on jest świetnie oznakowany. Zauważcie, że ta informacja wizualna jest naprawdę dobrze zorganizowana, jest nowoczesna, jest czytelna. To jest naprawdę dobrze zorganizowane, a tu zabrakło dwóch wywieszek. Do chyba poważniejszych, chociaż wcale nie ważnych spraw, prawda, tutaj absolutnie nie kwestionuję, że taki drobiazg może krwi napsuć, jak brak takiej informacji dla pacjenta. Ale wracając do tej inwestycji szpitalnej, no to jest duża, tak? To jest duża sprawa. To jest bardzo duża sprawa. Praktycznie od chwili powstania szpitala, no, czyli okres międzywojenny, cofamy się o kawał czasu, no, czegoś takiego, prawda, nie było. Powstała istna rewolucja. Powstał tam blok operacyjny, ten nowy w latach 80. Powstała, no nie wiem, może to jest i porównywalne, ale jednak skomplikowanie inwestycji troszkę większe. Przychodnia ta przyszpitalna. Nie, no, szpitalny oddział ratunkowy powstał. Słucham? Jeszcze szpitalny oddział na dole ratunkowy. No ja mówię, ale to w ramach tego, w pomieszczeniach tego bloku operacyjnego, który tam został dobudowany w latach 80. No to jest jednak największa od momentu powstania, czy 90., tak przepraszam, od powstania szpitala inwestycja. Patrzcie, jak ona drożała, bo z przetargu na te roboty budowlane, podstawowe tak zwane, było 14 milionów, tak? Potem doszły jeszcze takie inwestycje, też tam wspomożone przez różne fundusze na wydajne ogrzewanie, tam jakieś pompy cieplne i tak dalej, kolejne 2 miliony, tu już mamy 16. Teraz dojdzie, bo te 2,5 miliona z rezerwy ministra finansów to będzie zasilone 2,5 milionami ze starostwa i z miasta jeszcze. W sumie będzie około 5 już milionów na doposażenie, bo groziło coś takiego, całkiem było możliwe, że... Bo na co pójdą te pieniądze głównie? One pójdą na wyposażenie, na meble, sprzęt pewien medyczny i tak dalej, bo teoretycznie można było wstawić stare łóżka, przenieść sprzęt z tamtych oddziałów i wszystko wygrało, ale by to raz, ale że... Ale tam będzie dużo sprzętu z tego, co tak, słyszałem. I dużo też pieniędzy pójdzie, bo groziło też takiego na przykład, że duża część tej dotacji pójdzie na dokończenie sali operacyjnej oddziału ortopedycznego. Groziło całkiem realnie, że on po prostu będzie tam zalepiony taśmą do momentu, aż się jakieś tam przyjdą lepsze czasy, czy skądś pieniądze spłyną, to nie mogłoby być tam kiedyś. Pewno by kiedyś było, tak? Ale dobrze, to będzie wszystko na tip-top zrobione, że tak, jak tam wejdą, to będzie wszystko. I to wszystko razem zaczyna ta inwestycja już być koło 20 milionów, czyli potężne zadanie, prawda? Potężne zadanie, wykonane, to najważniejsze, że nie ma żadnego poślizgu, że to wszystko finansowo się dobrze spina, że to wszystko jakoś będzie funkcjonowało. Pozostaje nam tylko życzyć... I jest poważnym
jest poważnym argumentem w kampanii wyborczej. Ale jest, i pozostaje tylko życzyć, ażeby... Ja mówię tak, żeby tylko politycy narzeka, tak się starali, tak się spinali, żeby mieli się czym pochwalić, że, jakimiś realnymi sukcesami, jako, prawda? To na tym ich robota polega w końcu. A jako, że stwierdziliśmy, że kampania wyborcza już się rozpoczęła, to ja teraz czekam na głos pana starosty, który wyjaśni, kto te pieniądze załatwił. Może jeszcze jakieś dodatkowe. Nie wiem, czy... Ale ja powiem tak, że nieważne, kto załatwił te pieniądze. Ważne, że te pieniądze szpital są. Mamy. Ważne, że mamy szpital i wbrew temu, co mówił Maciek zrozpaczony, że przed rentgenem nie ma kolejek, ja sobie życzę, żeby przed żadnym gabinetem lekarskim ja i przed szpitalem też nie było kolejek. Dwie wywieszki tam są kolejki potrzebne. No dobrze, nie ma wywieszek, to te są dwie kolejki. Wywieszki niech sobie tam, ale to myślę, że ktoś tam powie, pani prezes, żeby te takie wywieszki zostały sporządzone. No i miejmy nadzieję, że nasze dzisiaj... No może nas pani prezes ogląda, pani prezes ogląda, no to te wywieszki już jutro będą. No fajnie by było, bo na pewno dużo nie będą kosztowały. I mam nadzieję, że nasze dzisiejsze ględzenie dostarczy... Nasze ględzenie dostarczy jakichś argumentów opozycji szczecineckiej. Opozycja szczecinecka przyprze do muru władzę, a władza dalej będzie się starała. Nie, no i Maćku, skomentuj jedno z tych trzech plastycznie. No to, bo prawda jest taka, no ty powiedziałeś, ale widocznie się przejęzyczyłeś, ale ja wyczytałem w naszych mediach, że rozpoczęła się brudna kampania wyborcza. A to wyborcza. Są słowa pana burmistrza. Pan burmistrz powiedział? Tak. Nie wierzę. Ja myślałem, że rzecznik. Chociaż też wolałbym, żeby tego nie mówił. No i pozwoliłem sobie... Rzecznik ma mówić to, co pomyśli jego szef. Aha, no to w takim razie dobrze powiedział. No i pozwoliłem sobie właśnie zrobić taki rysuneczek, gdzie jeden z człowieczków startujących w wyborach mówi, nasi przeciwnicy rozpoczęli brudną kampanię wyborczą, a drugi mówi, nieprawda. Regularnie używamy środków czystości, czego wszystkim kandydatom, wszystkim ugrupowaniom, którzy będą startowali w tych wyborach, z racji zbliżającego się świętego Mikołaja, to życzę i niech to będzie prezent ode mnie jako od świętego Mikołaja. A ja życzę sobie i wszystkim, żeby wszyscy używali regularnie jak najwięcej środków czystości, żeby w autobusach przynajmniej było czym oddychać. Rajmund Wełnic, Maciej Gajda, Roman Wójcik, Ryszard Bańka. Kończymy.